Witam wszystkich zgromadzonych, przed wami smartfon rekin albo budka suflera, taka moja autorska nazwa tego telefonu. Tak czy inaczej, będzie ciekawie. W dzisiejszym odcinku pojawiam się i znikam w wykonaniu Oppo Reno. W sumie nie do końca wiem, jak traktować Oppo Reno. Jak na flagowca, to jego wykonanie jest ok, jak na średniaka o nieco zawyżonej cenie, zacne. Reno jest szklaną kanapką przedzieloną metalową ramką. Na froncie jest Gorilla Glass 6, z tyłu zaś Gorilla Glass 5. Do testów dostałem wersję czarną, która może i jest elegancka, ale również i powiewa nudą. Pasek przedziela tył na dwie części, a na nim jest nazwany przez Oppo element ODOT. Jest to taka wypukła zielona kropeczka, która oprócz tego, że ma być ładna, ma chronić aparat przed zarysowaniem, odkładając telefon na plecki, a to właśnie na tej kropeczce będzie opierał się cały ciężar smartfona. ODOT ma mieć twardość w skali MOSA 8,5. Dla porównania szafirowe szkła w zegarkach osiągają podobne wartości. Szanuję mocno Oppo, że myśli o czymś, czym potencjalnie przyjmują się klienci. Mówiąc o wykonaniu, koniecznie trzeba powiedzieć o systemie wysuwanego aparatu. Co się stanie, gdy wpadnie tam piasek? Nie wiem, ale ramka wewnątrz zbiera bardzo dużo paprochów. Co się stanie, gdy telefon z otwartym aparatem zacznie spadać? Reno automatycznie zacznie go chować, ale czy zdąży? Wszystko zależy od wysokości, bo moduł zamyka się w okolicy 0,8 sekundy. Oppo mówił również o bezgłośnym silniku, co nie jest prawdą, bo słychać mechanizm. 200 tysięcy rozsunie się taki wynik o. Z jednej strony wytrzyma przez lata, ale z drugiej, gdy mamy włączone rozpoznawanie twarzy i dziennie po kilkadziesiąt, jak nie kilkaset razy odblokowujemy telefon, to może powstać przy tym spory znak zapytania. Oczywiście nie musimy korzystać tylko ze skanera twarzy. Do naszej dyspozycji jest świetny skaner odcisków palców zatopiony w ekranie. Jest to skaner optyczny, który reaguje natychmiast. Można próbować go przyrównać do OnePlus 7 Pro pod względem tego felernego rozpoznawania twarzy. Proces nie jest błyskawiczny, bo wymaga wysunięcia aparatu, ale telefon rzadko się myli, a radocha przy obserwowaniu wysuwanej płetwy jest przednia. Uprzedzę pytania, nie miałem sytuacji, żeby ktoś randomowo powiedział: wow, ale fajne, co to jest za bajer. To, co lekko wykrzywia twarz, to specyfikacja. Biorąc pod uwagę cenę tego smartfona, to 8-rdzeniowy Snapdragon 710 o maksymalnym taktowaniu rdzenia 2,2 GHz nie jest jednostką wybitnie opłacalną. Dla przypomnienia, w dużo tańszym Mi 9 SE jest ten sam procesor. Oppo wsparło Reno 6 lub 8 GB pamięci RAM i w zależności od wersji 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, ale bez slotu na kartę pamięci. Na otarcie US Chińczycy dorzucają NFC oraz dwuzakresowego GPS-a. Pod względem łączności nie ma powodu do zmartwień, jakość rozmów jest adekwatna i wiąże się z nią ciekawostka. Na wysuwanej płetwie widać głośnik do rozmów, ale sam moduł nie jest wysuwany podczas rozmów. Dźwięk jest pompowany do naszego ucha przez otwór na obudowie skierowany lekko ku górze. Z tego względu czasami nietypowe ułożenie telefonu przy uchu może skutkować nieco gorszym przechodzeniem dźwięku. Czas na baterię 3765 mAh, bardzo dziwna pojemność, nie ma niestety ładowania bezprzewodowego, jest VOOC Flash Charge 20W. Szybkość ładowania jest podobna do tego w Honorze 20, telefony zestawiałem ze sobą i ładowanie następowało w bardzo podobnym tempie. Niestety Oppo nie pokazuje w systemie statystyk odnośnie użytkowania, więc nie powiem wam, ile dokładnie pracuje ten smartfon na jednym ładowaniu, ale mniej więcej w cyklu mieszanym osiągałem 1,5 dnia pracy. Ekran w tym smartfonie robi robotę, przekona 6,4 cala i rozdzielczość Full HD+, to dobre połączenie. To co istotne, to technologia ekranu Super AMOLED. Barwy w tym przypadku nie są specjalnie przeciągnięte. Ich intensywność wpasowuje się w moje gusta, zważywszy, że czernie i kontrast są nieskończone. Jasność maksymalna jest dobra, ale nie topowa. To co mega mi się podoba, to ramki, szczególnie ta górna, która została mocno ograniczona. W ustawieniach możecie zmienić podstawowe cechy ekranu, tak jak temperatura barwowa, czy aktywować tryb nocny, który przy zmierzchu nie będzie męczył wam wzroku. Ekran w Oppo Reno uważam za jedną z większych zalet. Android 9 i Color OS 6 to pakiet, który dostajemy od Oppo. Nakładka Color OS jest specyficzna, trzeba ją lubić. Mamy wysuwany od dołu spis aplikacji, od góry pasek z notyfikacjami oraz skróty systemowe. Ustawienia są moim zdaniem zbyt pstrokate. Są do waszej dyspozycji motywy, tryb nie przeszkadzać, izolujący wszystkie powiadomienia na określony czas. Nie zabrakło wysuwanego na początku pętli z pulpitami inteligentnego asystenta. Możecie sterować telefonem za pomocą gestów, jak i korzystać z paska wysuwanego z boku ekranu, na którym również są skróty. Kolejna dawka skrótów jest przypisane do ekranu blokady, na którym możecie rysować litery. Zawsze podkreślam w Oppo walory bezpieczeństwa. Własna klawiatura Oppo przewidziana do logowań, czy śledzenia przechwytywania ekranu przez wrogie oprogramowanie. Wszystko ładne, ale jak faktycznie działa ten smartfon? Śmiało mogę powiedzieć, że bezproblemowo. Przycięcia nie zdarzało mi się, zawsze aplikacje były szybko wczytywane, animacje poprawnie wyświetlane, także kulturka.
Chińczycy zadbali o to, żeby nie można było marudzić na brak jacka 3,5 mm. W ustawieniach znajdziecie Real HD Sound, czyli autorski korektor Oppo. Nie jest on specjalnie rozbudowany, ale można w fajny sposób opracować dźwiękiem. Na słuchawkach Renault ma bardzo ciepłe dźwięki, basy są mocno wyczuwalne, głębia przyjemna dla ucha, ale mam wrażenie, jakby wokal był nieco przytłumiony. Nie mamy głośników stereo, pojedynczy krzykacz daje radę, jest donośny i nie skrzeczy, nie serwując nam przy okazji przesterów. Renault występuje w różnych wariantach, jest opcja 10-krotny zoom optyczny, ale dostałem do testów ten najbardziej podstawowy model. Z tyłu mamy tylko dwa aparaty. Główna kamera ma rozdzielczość 48 megapikseli i jasność 1.7 i niestety brakuje optycznej stabilizacji obrazu. Motorola One Vision ma optyczną stabilizację obrazu, a jest nieporównywalnie tańsza, także to jest słabe. Drugi aparat służy do wykrywania głębi i ma rozdzielczość 5 megapikseli. Patrząc na zdjęcia jestem rozdarty, z jednej strony nie są one złe, Renault ładnie reprodukuje kolory, obraz jest wystarczająco ostry, ale jak tylko zaczniemy przybliżać zdjęcie, to widać coraz większe zaszumienie. W nocy jest ono naprawdę spore, a do tego w gorszym oświetleniu zdarzają się wpadki ze źle dobranym punktem ostrości. Do tego jest zauważalny problem z czerniami na krańcach kadru i zwyczajnie fotki nocne mnie nie rozkochały. Możecie skorzystać z trybu nocnego, subtelnie poprawia on zdjęcia, ale tutaj również ekstra efektów nie ma. Powiedzmy sobie jeszcze o wycięciu, czyli trybie bokeh. Jest ładne przejście w poziomach rozmycia, to jest na plus, efekt jest naturalny. Pochwalę bardzo mocno lampę doświetlającą umieszczoną na wysuwanym panelu. W aplikacji aparatu zaszyty jest tryb Expert oraz Google Lens. Naturalnie jest sztuczna inteligencja, a poza tym wiele frapujących rzeczy nie odnajdziecie. Na froncie, a raczej na rekinie jest aparat o rozdzielczości 16 megapikseli wspierany przez fizyczną diodę doświetlającą, która pomoże nawet w beznadziejnych warunkach. Jakością zdjęć typu selfie nie powinniście być rozczarowani. Podsumowując, Oppo Reno jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawym smartfonem, który też moim zdaniem ma kilka niezrozumiałych decyzji. Cena też nie jest jego najniższa, biorąc pod uwagę, że dokładnie ten sam komponent w postaci procesora możecie znaleźć w dużo tańszym Xiaomi Mi 9 SE. A Wy, co sądzicie o nowym smartfonie od Oppo? Dajcie znać w komentarzach. Ja się z Wami żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach.